Problemom społecznym i przemianom kulturowym na różnych pograniczach Europy poświęcona była międzynarodowa konferencja, która odbyła się w Sanoku. Spotkanie miało na celu dialog pomiędzy przedstawicielami różnych dyscyplin badających procesy i zjawiska społeczne i kulturowe zachodzące na pograniczach, głównie w Europie Środkowo-Wschodniej. Po każdej sesji następuje burzliwa dyskusja i byłam w sumie na 4 sesjach, gdzie przedłużono prawie o pół godziny do godziny samą dyskusję, ponieważ profesorowie i uczestnicy konferencji wymieniali się własnymi doświadczeniami. We Wrocławiu jest tak, w Poznaniu jest tak, do tego podchodzimy tak, a do tego tak. Ten problem rozwiążmy w ten sposób, a ten w inny. Więc to jest konstruktywne, że nie jest tylko referat, że tak powiem, i publikacja, tylko właśnie spór naukowców, spór badaczy na temat konkretnych problemów społecznych i tych przemian kulturowych. I to jest clue całej konferencji i ona powinna moim zdaniem dalej trwać, ponieważ jest potrzebna. Przez 3 dni zaproszeni goście, wśród których byli także przedstawiciele naszych wschodnich i południowych sąsiadów, rozmawiali o wspólnej historii, przeszłości, naszych narodów oraz przemianach, jakie w nich zachodzą. Jeden z paneli poświęcony był także roli mediów oraz współczesnych technologii w kształtowaniu przemian kulturowych i społecznych. Przede wszystkim nowe media weszły wielkimi krokami. W tej chwili radio może jest mniej znaczące, jeśli chodzi o nośnik medialny, natomiast bardzo mocno internet. Smartfony, telefony, nowe technologie powodują to, że obraz o danej grupie społecznej, o problemie, o zjawisku musi być konstruowane inaczej. I tą konstrukcję, jaką budujemy, jaką przekazujemy, właśnie o niej mówiliśmy. Jak to jest właśnie w dniu dzisiejszym, że te nowe media jednak są istotne, bo one będą nośnikiem informacji przez jeszcze dziesiątki lat. Po pierwsze, ludzi mogą zbliżać, to na pewno, ale jednocześnie mogą inicjować debatę, mogą stworzyć płaszczyznę wyrażania się, wyrażania ekspresji takiej indywidualnej, ale i ekspresji zbiorowej różnych bardzo grup społecznych, grup religijnych, grup politycznych, które funkcjonują na danym obszarze. Media wybierają wpływ w tym sensie, że oczywiście, powtarzam banalną prawdę, kreują często fałszywy wizerunek, tworzą pewne mody, pewne wzorce, które są wymuszone przez mody wynikające z jakichś trendów społecznych, gospodarczych. No, w tym sensie na mniej, mówiąc brzydko, wyrobionych obywateli mogą wpływać. Natomiast cały problem polega na tym, jak się spod tego wpływu wydobyć, jak rozróżnić to, co jest prawdą, od tego, co jest teatrem i fikcją w mediach. To wielki problem, iście hamletowska kwestia, której nie podejmuje się rozstrzygnąć. Organizatorem konferencji była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku.